tym dniu, chociaż nikt tego tak szczegółowo nie planował, rozważamy Ewangelię o tym, jak Józef odgrywał szczególną rolę w świętej rodzinie. On był przecież tą bardzo ważną postacią w życiu Matki Bożej, bo był jej mężem. Był taki zwyczaj wynikający z prawa, że mężczyźni musieli udawać się raz w roku do świątyni jerozolimskiej. Były wskazane 3 święta, 3 dni, kiedy należało się wybrać pielgrzymce do Jerozolimy. Powiedziałem mężczyźni, ale dotyczył przepis 13-latków już, czyli tych, którzy mieli 13 lat i więcej. No, z naszego punktu widzenia to jeszcze nie są mężczyźni, ale tam, w tamtym klimacie, w tamtym czasie rzeczywiście już uznawano dojrzałość właśnie takich osób. A zatem, gdy Pan Jezus ma lat 12, to zobaczmy, On nie jest dzieckiem, tak jak my byśmy go sklasyfikowali. Jest, jeśli to można jakoś porównać, raczej kimś, kto ma lat 16-17. W związku z tym na pewno już nie jest konieczne to, żeby szedł obok mamy i taty. On sobie poradzi. Dlatego też od razu to mówimy, żebyśmy nie myśleli też o świętej rodzinie w takich kategoriach no właśnie jakiegoś zaniedbania, jakiegoś braku, tak, niedopatrzenia. To naprawdę mogło się zdarzyć i było to czymś bardzo naturalnym. Przepis, o którym mówimy, dotyczył mężczyzn, a zatem gdy nam Ewangelista Łukasz mówi, że rodzice Jezusa chodzili co roku na święto, to pokazuje nam też z jednej strony taką więź, która w tym małżeństwie Maryi i Józefa jest, a z drugiej strony pokazuje też jakąś wielką pobożność tej właśnie rodziny, bo Maryja nie musiałaby pielgrzymować, ale chodziła. Chodzili całą rodziną. I jak słyszeliśmy, gdzieś Pan Jezus pozostał, zagubił się. Rodzice myśleli, że znajduje się wśród innych osób i uszli dzień drogi. Ten dzień drogi to tak mniej więcej, jakbyśmy spojrzeli na mapę, trasa z Jerozolimy do Jerycha. I myślę, że ta nazwa już nam otwiera pewne skojarzenia, bo pamiętamy choćby przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, gdzie Pan Jezus mówi, że człowieka właśnie na tej drodze pobito i ograbiono. I pewnie, jeżeli Pan Jezus używa takiej przypowieści, takiego opowiadania, to nam pokazuje, że tam się rzeczywiście takie rzeczy działy. I rozumiemy zatem to, że Święta Rodzina pozostała w tym miejscu, do którego doszła i nie wracała, by od razu w nocy szukać Pana Jezusa, bo to byłoby zwyczajnie niebezpieczne. Moi drodzy, gdy wczytujemy się w tę Ewangelię, to możemy zobaczyć takie cechy, które gdzieś w rodzinach chcielibyśmy pewnie naśladować. No właśnie ta harmonia, która panuje między Józefem a Maryją. Ale też i ta scena, którą dzisiaj rozważamy, to, że właśnie on był głową świętej rodziny. Bo gdybyśmy my znaleźli się w takiej sytuacji, to pewnie kobieta tak bardzo emocjonalnie by podeszła do tego problemu i chciałaby, żeby natychmiast wracać i natychmiast szukać. Mężczyzna pewnie zachowałby tutaj jakiś dystans, byłby bardziej wyważony. I pewnie właśnie to święty Józef sprawił, zadecydował o tym, że pójdą dopiero następnego dnia. I w jakimś sensie znajdujemy potwierdzenie tych słów, gdy Maryja już po znalezieniu Jezusa wypowiada słowa oto Ojciec Twój i ja i wymienia na pierwszym miejscu właśnie świętego Józefa. Tak jakby nam chciała powiedzieć właśnie to, że to on nie tylko Chrystusa szukał, ale też rzeczywiście tym wszystkim w tym momencie zawiadywał i zarządzał. A znajdujemy, jeśli dobrze to odczytuję, także na tej scenie obrazu, o którym mówił nam ksiądz prałat na początku liturgii. Bo jeśli się wpatrzymy w ten obraz łaskami słynący świętej rodziny, to zobaczymy oprócz całej tej głębi teologicznej, o której już słyszeliśmy, to, że tam święta rodzina jest przedstawiona w taki sposób. Maryja, która stoi, między nimi jest Jezus w takim dziecięcych pląsach, bym powiedział, a święty Józef jest tym, który idzie pierwszy i on jakby tę rodzinę prowadzi. I zobaczcie, że stopy świętego Józefa są stopami człowieka, który idzie. I autor pewnie chciał nam pokazać w tym momencie, że to Józef był głową
świętej rodziny. A to nam też pokazuje, że Maryja potrafiła przyjąć to Jego prowadzenie. I to jest, moi drodzy, ważne. To jest jakieś piękne przesłanie, które wypływa nam z dzisiejszej Ewangelii, gdy wpatrujemy się w całości tej naszej tegorocznej pracy na osobę Matki Bożej. A mianowicie to, że świętość nie jest oddzielona od innych osób. Że my, idąc do nieba, potrzebujemy innych ludzi, na których będziemy się opierać. Potrzebujemy ich opieki, potrzebujemy ich wsparcia. A mówiąc to jeszcze może bardziej dosadnie. Ludzie święci to ludzie, którzy są świadomi, że nie są najmądrzejsi na świecie. To ludzie, którzy wiedzą, że w wielu sytuacjach potrzebują wsparcia, potrzebują, no właśnie, opieki, pomocy, potrzebują dobrej rady, potrzebują czyjejś mądrości. I Maryja, chociaż jest przewodniczką, to jednak potrafiła też, przynajmniej w niektórych momentach, powiedzieć, by to święty Józef prowadził dom, prowadził jej rodzinę. I dzisiaj Matka Boża mówi to samo do nas. Jeżeli idziemy do nieba, jeżeli jesteśmy w tej drodze, to musimy zgodzić się też na to, by prowadzili nas inni. A dzisiaj wydaje się nam, wskazuje też świętego Józefa, swojego męża i mówi, popatrzcie też na niego, skupcie się na jego osobie, rozważajcie to, kim on jest. Rozważajcie jego pokorę, rozważajcie jego mądrość, jego zaangażowanie. To, o czym mówił też ksiądz prałat, jego pokorę, takie niestawianie siebie na pierwszym miejscu. Gdy Maryja i Józef docierają do Chrystusa Pana, to zobaczmy, Maryja wypowiada te słowa, których chyba się wyczuwa jednak jakąś emocję. No, nie ma się co dziwić, tak? Kobiece serce na pewno w tym momencie cierpiało. Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. I zobaczmy, że te słowa, mimo że mogą się wydawać jakimś wyrzutem, to jednak nie są żadnym oskarżeniem. Nie są słowami, w których Maryja by osądzała Chrystusa Pana. Ona nie wydała jeszcze wyroku, nie skrzyczała go, nie uniosła się gniewem. Tak? Pewnie warto i z tego zaczerpnąć, moi drodzy, ale zobaczmy jeszcze dalej. Matka Boża czeka na to, co powie Chrystus. I ona przyjmuje Jego odpowiedź. On się dziwi, czemuście mnie szukali, czy nie wiedzieliście, że powinienem być tym, co należy do mego Ojca. Maryja tego nie rozumie, ale zachowuje to w swoim sercu. Ale przede wszystkim chce wysłuchać tego, co Chrystus ma do powiedzenia. Przyjmuje Jego słowa. Myślę, że tego też w naszych rodzinach bardzo potrzeba. Bo dzisiaj gdzieś pewnie, może nawet bardziej niż kiedykolwiek indziej, gdzieś te pokolenia się rozchodzą i my zwyczajnie, starsi, nie rozumiemy młodzieży. Ale może nie rozumiemy ich też dlatego, że nie dajemy im szansy, bo oni nam opowiedzieli o swoim świecie, o tym, co oni czują. Nie dajemy im takiej możliwości, bo pojawia się już z naszej strony jakaś przedwiedza, jakiś osąd. Pojawiają się określenia, że tak powinieneś lub inaczej. I może na pewno trzeba młodych korygować, ale przyznajmy też my dorośli, że nieraz mało mamy czasu na to, żeby, tak jak Maryja, Jezusa do końca wysłuchać. Maryja uczy się Boga. Ona w tym momencie zaczyna rozumieć też te słowa, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, a mianowicie, że myśli moje nie są myślami waszymi. Ona wie, że będzie musiała Chrystusa do końca życia odkrywać. I tu zaczyna się tak bardzo konkretnie ta przygoda uczenia się tego, co Chrystus Pan mówi. To też dla nas ważne, abyśmy my byli zawsze otwarci na to, co Bóg nam chce powiedzieć, żebyśmy nigdy nie weszli w taki stan, na taki poziom, że już wszystko o Bogu wiemy. Że tak nam się wydaje, że już niczym Bóg nas nie może zaskoczyć. On będzie nas zawsze prowadzić, zaskakiwać swoimi myślami, a my chcemy pozostać Jemu wierni. Moi drodzy, dzisiejsze spotkanie w sanktuarium świętego Józefa ze świętą rodziną niech będzie dla nas zachętą do tego, byśmy potrafili docenić najpierw obecność drugich. Byśmy mieli świadomość także, że przez tych najmłodszych, od tych najmłodszych też możemy się czegoś nauczyć. Byśmy nade wszystko mieli świadomość, że
Bóg przemawia w sposób tajemniczy, że nie zawsze go rozumiemy. A jeszcze też, wracając do początku Ewangelii, nie lekceważmy tych zwyczajów, które mamy, bo one mogą nam pomóc w tym, by nasze rodziny dobrze funkcjonowały. Tak jak to było w rodzinie nazaretańskiej, która wypełniała te przykazania i rokrocznie podejmowała te praktyki pielgrzymki. To wszystko może nas ocalić i to wszystko jest dzisiaj naszym doświadczeniem, które chcemy zabrać, byśmy wyposażeni w te cnoty mogli w sposób łatwiejszy, pewniejszy odnaleźć tę drogę do nieba i nią kroczyć.